Kamera, start. Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Odwiedzamy osobę sławną, gwiazdę, zwał jak chciał, osobę medialną i zabieramy jej samochód, aby sprawdzić w jakim jest stanie i w jakim stanie utrzymuje ten właściciel ten swój samochód pod kątem technicznym i wizualnym. Jedziemy dzisiaj do ikony, do legendy naszego poznańskiego hip-hopu, czyli do DJ-a Dexa, można by powiedzieć po prostu do Darka. Jedziemy do jego studia, które jak się okazuje znajduje się bardzo blisko mojej firmy, ponieważ w tej samej miejscowości, czyli w Wysokotowie. Jestem strasznie ciekaw tego, co tam zastaniemy, ponieważ jak już wiecie z poprzedniego mojego odcinka, z tego cyklu, czyli z DJ-em Remo, dowiedzieliście się, że ja troszeczkę z muzyką miałem wspólnego, grałem jako DJ i zawsze mnie studia realizatorskie bardzo interesowały, więc jestem ciekaw, jak to jego studio wygląda, bo podobno jest bardzo profesjonalne, ponieważ on cały czas funkcjonuje w swoim zawodzie, czyli produkuje z tego co wiem dla ludzi zewnętrznych, ale też i dla siebie, a z tego co pamiętam to jest nawet w trakcie tworzenia jednej ze swoich płyt teraz, którą będzie chciał niedługo wypuścić. Mam nadzieję, że coś na ten temat nam opowie. Za chwileczkę widzimy się u DJ-a Dexa, który z tego też znowu co wiem ma dość nietypowy samochód, a na pewno nie jest to auto, które możecie widzieć u mnie na kanale na co dzień w moim warsztacie. Do zobaczenia u Dariusza, widzimy się za chwilę. Jesteśmy na miejscu gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byłem, bo jest to zakamuflowane między drzewami. No i proszę. To jesteś ty! To jestem ja! Widzisz? Bo świat jest mały. Siemano. Jesteśmy u naszej polskiej legendy hip-hopu, tak jak mówiłem. Czas poznać twój samochód. Przyjechaliśmy zobaczyć, w jakim stanie jest twoje auto. Jak o niego dbasz? To jest ten samochód? Tak, to jest ten, ale... A myjesz go czasami? Nie. Znaczy czasami myję, ale to jest tak, że jak ja go umyję, wrócę do domu, to jest tak samo wygląda, bo mieszkam w Dąbrowie. A, widzisz, mieszkasz w Dąbrowie. No. To co chciałbym bardzo zobaczyć, żeby twojego auta, jeżeli jest taka możliwość, twoje studio. Bo ja bym chciał to zobaczyć, naprawdę. To jest teraz moje wewnętrzne, jak mówi, a nie widzowie, nie? Ja chciałbym to zobaczyć. Zawsze mnie rajcowały takie miejsca. Wiedziałem, że to będzie pięknie. Ty masz tu ale atmosferę pracy fajną. Doskonale. To co misiaczki lubią najbardziej, czyli oczywiście kontrolery, miksery i wszelkiego typu inne urządzenia, które mają mnóstwo przycisków i potencjometrów i można się bawić i robić. Co ty tu robisz? Przeniosłem to studio jakby z domu. Cały czas miałem jakby w domu swoje La Bomba Studio. Rozumiem. Tutaj zrobiłem razem z Remikiem. Okej. La Bomba Studio jakby dwa. Okej. No i wiesz, to jest takie studio ogólnodostępne dla ludzi z zewnątrz, każdy może. Czyli wypożycza się. Znaczy może się zapisać na, wiesz, ja będę realizował, ja tutaj siedzę, jak ktoś chce sam studio wypożyczyć, to też jestem w stanie się jakoś tam dogadać. Okej. No i tak, no działamy. Czyli jakby działasz teraz jakby dla ludzi, tak? Czy raczej ktoś przychodzi, ktoś... Też tutaj pracuję, tak, bo przeniosłem wszystko tutaj z domu, ale jest to studio ogólnodostępne, każdy może się jakby, wiesz... W sumie muzykę, którą tu tworzysz, wiadomo, że hip-hop, nie? To jest chyba, rozumiem, jakby... Tak. No, ale jeśli bym przyszedł, chciał stworzyć klubową muzykę, to też znaczy, jesteś w stanie... Stworzenie muzyki tutaj to jest tak bardziej... Ja tutaj robię, mam tu jakieś swoje programy, ale bardziej się tutaj skupiamy na realizacji wokalu i jeżeli ktoś chce nagrać płytę, przychodzi z muzyką, może sobie ją tutaj nagrać, nie? Okay. Tam mamy jeszcze jedno pomieszczenie, mogę to teraz zobaczę, pewnie pokazać. Bo ja ci powiem, że ja takie rzeczy naprawdę lubię. To jakby... No, zamknij. Pogadać i nie ma jakiegoś, wiesz, stłumienia, ten jest elegancki. I teraz, bo z dźwiękiem był problem w samochodzie, teraz będziesz miał dobry dźwięk. Każda rzecz i każda dziurka tu ma znaczenie, nie? Te panele, wszystko tu ma znaczenie, nie? Jeśli chodzi o tutaj możesz sobie teksty wyświetlić. I porapować trochę. Nie, ja nie jestem od tych, nie będę śpiewał, bo połowa widzów odejdzie od razu, więc jakby tego nie będziemy. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Idziemy pogadać o aucie. Czegoś się dowiedzieliśmy już o DJ-u Dexie. Myślę sobie, że możemy iść zobaczyć jego samochód. Wyczyściłeś go w środku. Bo powiem wam tak, auto. Żeby była jasność. To jest czyste auto u mnie, nie? To jest u ciebie czyste auto, spoko, mega, nie? Możemy się trochę posunąć. Track. Tak, okej, okay, dobra. Kolorystykę sam dobierałeś? Dobierałeś, że jest czarno-czerwony czy czarno-bordowy? Tak, ja widzę, że jest oklejony. Znalazłem studio, dziękuję bardzo, super wodna reklama. No. Ale nie, wiesz co, to zrobiliśmy przy okazji nawet mixtape'u chyba 7.
zrobili mi jakieś takie fajne naklejeczki. Okej. Okay. Nie, no ja tam jestem. To, co mnie interesuje najbardziej, nie? Bo teraz uwaga, bo ja się znam na samochodach ogólnie, tak. Od 20 lat siedzę przy samochodach. Co to jest za auto? Za no, bo to jest Opel, to znasz widzę, się, ale nie znasz co? Się, nie? No właśnie, bo jakby wnętrze tego auta nie przedstawia nic, co widziałem do tej pory, oprócz kierownicy, która jest taka sama jak w Astrze, no chyba w Astrze H, tak mi się wydaje. To jest Opel Ampera. Ampera. Auto tak? Roku. Czyli tu jest napisane Ampera, zastanawiałem się, czy to jest model, czy nie, no? Jest to, właśnie nie wiem zawsze jak to powiedzieć. No. Hybryda, plug-in play, elektryk, jak to się... Rozumiem. No to jest... Jakby mogę sobie go naładować w domu, tak? Okej. Okay. Ładuję sobie go tam powiedzmy 4 godziny, nie ma szybkiego ładowania. Dobrze. Mam możliwość przejechania nim powiedzmy latem nawet do 60 km. Na prądzie? Jak, na samym prądzie, ale rozumiem. Nie działa tak jak jakie hybrydy, że jak ja przyspieszę i mi się uruchomi zaraz silnik. Rozumiem, wiecie na samym mogę prądzie. Mogę pakę 70, bo takie jest ograniczenie tutaj, nie? Okej. Okay. Jechać sobie na samym prądzie. Wiadomo, że wtedy zasięg drastycznie spada przez 170. Tak, rozumiem. Ale po mieście odwieźć dzieci, wrócić do miasta tutaj, coś, to sobie ze spokojem mogę pojeździć. To jest niesamowite. Jest jeszcze odpowiednik amerykański, Chevrolet. No tak, amerykańsko w ogóle wygląda. Chevrolet Volt. Volt. Jest identyczny. Tak, jakby i Chevrolet Volt mi się rzucił gdzieś w oczy. No i tyle masz zarzutów do auta, tak? No reszta nie, jest... no, zawieszenie troszkę te... mam problem jakby ze znalezieniem amortyzatorów. Mogę dać do regeneracji oczywiście, to tak? Oni zrobią. Ale już tak jak nie wiem, czy z tobą, czy z kimś rozmawiałem przez telefon, wszędzie szukaliśmy. Każdy w te same firmy. Rozmawiałem z moim wspólnikiem, tak. I tak. On tak, tak, mówił mi o tym. Przysyłali mi zdjęcia, że wszystko niby ma pasować. Dokładaliśmy do tych moich. Tu za krótkie mocowanie, tutaj za wysoko ten. Rozumiem, tu nie pod tym kątem no, coś. Okej, okej, okej. Spróbujemy, tak? Podejmiemy wyzwanie i spróbujemy znaleźć amortyzatory do tego samochodu. Może jest to możliwe. No dobrze, panie, to nie będziemy. To jest czteroosobowe, nie? Więc tak. W sumie też tak plus minus. No... Wiesz, no to... Ale to panie czteroosobowy, bo ten tu jest typowo 4-5 tak. Osób nie wejdzie do tego samochodu. No, nie no wiadomo, nie, okej, okay, nawet do bagażnika można usiąść. Tutaj masz nawet ten, tu możesz podłączyć, nie? Ładowareczka jest, na miejscu, okay. To okay. Wiesz o co chodzi. Tu masz do pompowania chyba, do jak złapiesz dziurę, nie? Jak, tak, myślę sobie tak, to jest do zapasówki, bo zapisane nawet, że na zapasówce nie więcej niż 90 na godzinę, nie? Dobrze, widzimy się za... Super glue macie? Macie super glue? To weźcie tylko kropelkę tutaj. To butapren, nie? Troszeczkę kropelkę rzuć tutaj, wiesz. A co, ja nie wiem czy to było. Nie wiesz, czy to było? To mi się wydaje, że to jak że to u nas się stało. Tak, 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 to się stało u nas w ogóle, no. Jeszcze auto nie dojechało, ale tak, ja te teksty znam, nie? Ja te teksty nie, tak nie oddawałem samochodu. O, on, tak, 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 tak. Pan kiedyś przywiózł samochód do nas i idziemy zobaczyć auto przed przyjęciem. I pan mówi do nas w biurze, nie trzeba nic oglądać, panie, ja tam, wie pan, jest wszystko okej w tym aucie, ale nie trzeba oglądać nic, ja wam ufam, wszystko jest dobrze. Idziemy do tego samochodu, oglądamy go, to bodajże jakaś czwórka, bo oglądamy ten wóz i ja tak z tyłu patrzę, taka rysa jak gwoździe jest zrobiona, nie? I oglądamy to auto i mówię to, i pokazuję tą rysę, a ten typ stoi i patrzy na to i... A skąd to się tu wziął? Taki nie. Tekst do mnie, przed przyjęciem, a ja mówię, no ale teraz pan żartuje? No żona musiała używać tego auta, tego nie było w ogóle w tym. I pato, nie? I teraz byś nie poszedł z typem tak. Zobaczyć samochodu i byśmy byli winni, byś się nie mógł z tego wytłumaczyć w ogóle, nie? Taka jest sytuacja, dlatego oglądamy często już samochody. Dobrze. Przed przyjęciem na warsztat. Jedźmy już. Tu są przyciski, których nie ma. Jak panel dotykowy, ale nie dotykowy. Jak ekran, ale nie ekran. Taki, no jest. Powiem wam szczerze, ja naprawdę pierwszy raz w życiu siedzę w takim samochodzie i jestem zaskoczony, że są samochody, których nie widziałem nigdy na oczy, nawet na zdjęciu czegoś takiego nie widziałem. Jest dla mnie taką nowością, że się rozglądam po nim jak taki mały chłopiec, który się cieszy, że siedzi w czymś innym zupełnie. Wyświetlacz tutaj, to wszystko jest. No, a to jest dotykowe? Pokaż. Jest dotykowe! No to chociaż coś, pół biedy. Nie jest tak źle. Kierownica została stara. O dobra, tak jak mówiłem, wygląda mi na Astrę. Nie wiem, czy H dobrze powiedziałem, czy to nie jest wcześniejsza, późniejsza. No w każdym razie kierownica jest mi znana i to jest wszystko, co jest mi znane z tego samochodu. A i przyciski. Wektor są bardzo podobne. Dobra, i to jest wszystko. Ta skrzynia, to zobacz, to jest wymysły. Dex ma powiedział, że posprzątał samochód w środku. Znaczy, dla każdego ustalmy jedną rzecz, dla każdego posprzątany samochód to jest zupełnie coś innego. Przyjeżdża do nas mnóstwo aut i kobiety też przyjeżdżają rzekomo czystymi samochodami, bo kiedy mówią już w biurze, że
przepraszam, nie posprzątałem w aucie, no to umówmy się, zanim wejdzie do tego samochodu, to powinien zgarnąć szybą do śniegu najpierw wszystko na drugą stronę auta, dopiero wtedy do niego wsiadać. Dex powiedział, że świeżo posprzątał, nawet pokazywał, że ma plak z tyłu, no wyplakowany to może coś tam jest, natomiast z posprzątaniem to nie ma nic wspólnego. Spróbujemy mu to auto wyligać, zanim mu je oddamy, mamy mało czasu, bo on później musi gdzieś wyjechać, także będziemy się streszczać z tym wszystkim. Wjedziemy na podnośnik i zobaczymy, jak ten samochód się prezentuje od spodu. Jedzie się nim w danym momencie jak zwykłym elektrykiem. Jakbym jechał Teslą czy czymkolwiek innym, co jest po prostu w czystej elektryce. Elektrykami jeździ się fajnie. Uważam, jestem oczywiście fanem samochodów spalinowych. Jestem fanem oczywiście V8. Natomiast nie będę ukrywał, że kiedy jadę elektrykiem, to do takiego przemieszczania się z punktu A do punktu B nie ma, jakby, nie mam zastrzeżeń do tych samochodów. Jest cisza, spokój, on fajnie reaguje na gaz i to są fajne samochody, ale tak jak Dex powiedział i tak ja też uważam, tylko do przemieszczania się tu w okolicy. Jeśli chodzi o jakąś trasę czy coś, to jest ewidentnie samochód nie do tego. Zaraz się widzimy pod firmą. No. Na początek podłożymy łapy. Odpalił silnik! Odpalił silnik! 150 tysięcy przebiegu, czyli za 3 tysiące będzie miał wymianę oleju. Te trąbienie tego samochodu jest mistrzostwo świata. Czyli tu wszystko gra, według kartki widzę, że jest zmiana oleju co 15 tysięcy kilometrów. Chwali się, Dex, dbasz o swoje autko jak należy. Co 15 tysięcy interwały są mega spoko. W szczególności, że silnik spalinowy jest tutaj używany rzadko. Teraz odpalił, ale z tego co się wypowiadał Dex, rzadko, więc zapewne jak auto robi 15 tysięcy kilometrów, to może benzyniak zrobi, nie wiem, 5 tysięcy. Także mega dobrze, fajnie. To jest mega dbanie o samochód. Pod maską wygląda... Jak dla mnie, pedanta, który uwielbia czysto pod maską, wygląda przefatalnie. Dariusz mówił, że jeździ Dąbrowo, Dąbrówka, jakieś takie wymienił hasło. To nie ma znaczenia, ale mówił, że jeździ po ciężkich terenach tym samochodem i to tutaj widać. To jest nawet już tak skostniałe, że o! Wygląda jak taka delikatna terenówka, co? Troszeczkę jest zgnity układ wydechowy, ale jeszcze się trzyma i nie ma nieszczelności. Także spoko. No chyba to jest taka warstwa też. Taka warstwa, mówisz, tego błota, tak? No. A to Dąbrówka, to pan buduje osiedla? Nie wiem, ale wydaje mi się, że fajnie jakby przed kostką. Konstruktor auta zrobił tu podłogę jakąś, aczkolwiek może dlatego tej podłogi tu nie ma, bo idzie tu układ wydechowy i być może temperatura by tą podłogę topiła. Może by wystarczyło obrócić silnik, ostał się już zepił. No to po prostu płytę aluminiową na podłodze. Albo płytę aluminiową. No tu wygląda tak samo. Ta poduszka jest. Jestem pod wrażeniem, czasami przyjeżdżają do nas samochody typu Tuareg albo typu jakieś takie jeepowate coś i tak mniej więcej to wygląda. Zerwany już znalazłeś coś, tak? Tak? Tak, jest zerwana. Tutaj poduszeczka, zaraz chwycę taką specjalne narzędzie. To są narzędzia, którymi sprawdza się samochód. Dobra, pokażę wam poduszkę zerwaną. Dobrze, Wojtasz to zauważył od razu. Chwilę, ja sobie tylko to tak zrobię. O, proszę bardzo, widzą? Co tu jest? Poduszka silnika zerwana. Poduszka, która jest odpowiedzialna za trzymanie silnika podczas ostrych ruszeń i hamowań silnikiem. To ona wytłumia nam te drżgania, czy bardziej uderzenia silnika podczas tego, jak dodajesz gazu i jak puszczasz gaz i hamujesz silnikiem. Także dość ważna poduszka, ale spełnia bardzo tutaj dużą pracę i dlatego ona umarła. Pierwsza usterka już jest. Jedziemy. Tu chyba też mamy lekkie uszkodzenie i delikatny luz, który jest na łożysku MacPersona górnym. Sprawdźmy drugą stronę. I tu chyba jest to samo. Tak mi się wydawało, jak jechaliśmy po tych dziurach, że coś wyczuwam w układzie zawieszenia, ale nie chciałem się jeszcze tam jakoś mądrować, bo nie byłem pewien, co to będzie. Łożyska MacPersona do wymiany, mamy łożyska MacPersona, mamy gumę, mocowanie silnika. O! I tu jest piękna awaria, godna pokazania i godna naszego talk show związanego z samochodami. O! Czy to jest urwane? To jest łącznik stabilizatora, lewy jest urwany, prawy jest cały, nie mogę tego przeczyć, to jest ale luz, prawy jest cały, wygląda, że luzu nie ma na pierwszy rzut oka, tak, chyba luzu nie ma, płoś,
Też luzów jakiś nie ma, dobrze. Także zaraz zaczniemy robić wyceny tego samochodu, bo chyba wydaje mi się, że Dariusz, pod twoim autem chyba dawno nikogo nie było, co? Tak mam wrażenie, że to się dzisiaj nie urwało, tylko że to już jest urwane od dość dawna i to musi stukać w niektórych przypadkach jeżdżenia po dziurę albo w jakichś takich, rozumiecie, warunkach. Musi raz po raz, z tyłu zawieszenie jest na belce. To jest najprostsze zawieszenie, jakie istnieje, zawieszenie, które często, gęsto występuje we Francuzach, w Peugeotach i Citroenach. Belka, która tak naprawdę amortyzuje, robi za jednocześnie stabilizator, jednocześnie zawahacze, za wszystko tutaj robi. I te belki umierają, we Francuzach umierają. Nie wiem, jak jest w Oplach, bo nie robimy tych samochodów na co dzień, nie mamy z nimi doświadczenia. Sądzę, że też wymiękają po jakimś czasie, ale auto ma 150 tysięcy, więc prawdopodobnie jeszcze trochę przed tą belką jest kilometrów. Tu jest jedyna guma trzymająca tak naprawdę tą belkę. Guma jest mocno zużyta, ale nie zerwana. To są elementy, które bardzo dużo kilometrów wytrzymują ze względu na swoją wielkość, więc tutaj jeszcze kupa kilometrów przed tym samochodem. Pamiętajmy, że zawsze przednie zawieszenie jest bardziej skomplikowane, bardziej rozbudowane i przyjmuje na siebie większe obciążenia ze względu na to, że skręcamy kołami, więc to dużo więcej pracuje i dodatkowo jeszcze silnik jest z przodu, więc auto z przodu jest cięższe, więc to wszystko tam dużo szybciej się zużywa niż tył i tak naprawdę czasami w niektórych samochodach wymieniamy dwa razy z przodu komplet zawieszenia, a raz z tyłu, ale tył też, o tył też trzeba należy dbać, ponieważ to wpływa bardzo mocno na prowadzenie samochodu. Jeżeli geometria tylnych kół już jest zakłócona, to uwierzcie mi, że samochód się dziwnie zaczyna prowadzić i później jak robimy te tylnie zawieszenia, to wszystko się ustawia w swoich położeniach, tak jak fabryka przykazała, to te samochody zaczynają zupełnie inaczej jechać. Klocków jest dużo, ustalmy, czy umówmy się, w hybrydach generalnie rzecz biorąc klocki hamulcowe to jest rzadkość, ten samochód często hamuje silnikiem elektrycznym, także tutaj hamulca się używa jak w każdym innym aucie, ale ich żywotność jest bardzo mocno wydłużona w stosunku do samochodów spalinowych. Zima od zeszłego roku idzie, niestety, ale te opony, pomimo że jeszcze bieżnik mają, to są już bardzo mocno popękane, one są już stare po prostu, najprościej rzecz mówiąc. Tu bardzo mocno pozdzierane aż dotąd, więc takie wrażenie jest. Jeżeli nawet tak nie jest, no to coś tu się działo typowo mechanicznego, tak? To jest bardzo mocno zdarta, być może geometria, no ta opona jest chyba jeszcze gorsza od tego wszystkiego. Więc te opony to jest kolejny aspekt do tego bezpieczeństwa, o którym mówiłem. Na takich oponach się po prostu nie jeździ, bo ona w końcu pęknie. Opona, która ma takie pęknięcia i jest tak mocno zużyta, uwierzcie mi, że jak wpadnie w dziurę, jakiś kanał albo w coś, to w końcu pęknie w tym miejscu. Nowa opona nie pęknie, a ta już na pewno jest bardzo mocno osłabiona. Na dodatek wam jeszcze powiem, że tylnie opony są dużo ładniejsze niż przednie. Także ja osobiście bez namysłu zamieniłbym je chociażby miejscami, bo ustalmy, że jak przednia opona ci pęknie, to jest dużo większy problem niż jak pęknie ci tylnia. Także dla bezpieczeństwa po prostu bym je zamienił. Chciałem zobaczyć może datę produkcji filtra oleju i sprawdzić, czy aby na pewno wymiana, która jest na kartce, została wykonana. Bo jak patrzę na ten filtr, no to... No ale tutaj patrzę na wszystko, ja już go wyczyściłem, teraz wszystko wygląda tak jak cały silnik, więc no nie mogę operować tym, że on wygląda tak jak wygląda, bo w tym aucie wszystko wygląda jakby było 10 razy starsze niż jest. To co mi się rzuciło w oczy w tym samochodzie, to, że nie ma wycieków. I to jest fajne. Być może słynie z tego po prostu Opel, że wycieków nie ma, tak jak mówiłem, nie do końca zajmujemy się Oplami. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że auto ma 150 tysięcy przebiegu na hybrydzie. Czyli ten silnik spalinowy napracował się, powiedzmy sobie, połowę tego czasu, połowę tych kilometrów może zrobił. Także ten motor teoretycznie powinien być jak nowy. Takie jest moje zdanie, no bo większość, tak jak Dex powiedział, jeździ na elektryku, bo wokół komina starsza mu to na 60 mniej więcej kilometrów. Zatem rzadko ta spalinówka jest tutaj odpalana, chociaż nam na warsztacie już odpalił i wiemy, że działa, bo tak bym nawet o tego nie wiedział. Myślę, że możemy kończyć przegląd samochodu od dołu. To co znalazłem, no nie ma dyskusji, nadaje się do wymiany. Dex teraz, jak sobie myślę o tym, wspominał nam przecież o amortyzatorach przednich podczas rozmowy i o tym, że nie może znaleźć tych amortyzatorów. Teraz już wiemy, dlaczego one są do wymiany, no bo łożyska MacPhersona są uszkodzone. Nie wiem, jaka jest tam konstrukcja tych łożysk, musiałbym się zagłębić, bo być może one występują, łożyska, razem z całymi amortyzatorami i dlatego szukają amortyzatorów, a nie samych łożysk. Reszta, powiedzmy sobie, oprócz tego, że wygląda fatalnie pod kątem wizualnym, to jest sprawna i trzyma się kupy, więc samochód może jeździć. To co mi najbardziej boli, to te opony i ten urwany łącznik stabilizatora. A reszta, powiedzmy sobie szczerze, że jakoś jeszcze ujdzie, zajrzyjmy sobie do środka tego samochodu. Wóz znowu odpalił i wyjeżdża na spalinówce z warsztatu. Dlaczego? Bo to mnie zastanawia, dlaczego. I teraz patrzę tak,
że tutaj na tych zegarach mam wskaźnik chyba naładowania baterii i wygląda mi, że jest na 25 km, więc sądzę, że się właśnie baterie kończą, a to jest, rozumiem, wskaźnik paliwa, bo wygląda jak dystrybutor i zaznaczony jest dystrybutor. Paliwa w tym samochodzie też nie ma, także Dex jeździ na resztkach cały czas. Auto wizualnie w środku prezentuje się bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy pod spodem. Tapicerka troszeczkę taka jest za... W ogóle, jak można podsufitka doprowadzić do takiego stanu? Dariusz, wytłumacz mi to. Ona jest taka obryzgana tutaj i jest cała brudna wszędzie dookoła. Jak to się robi, że tapicerka się doprowadza dachową do takiego stanu? Bo zawsze mnie to zastanawiało, czy tu ktoś chodzi, kopie, bryzga czymś, czy jak. Dawno w aucie było nieodkurzane, więc bardzo chętnie go dam teraz na myjnię, żeby go wyczyścili i może w ten sposób Dariuszowi pokażemy, że wóz może być czysty i ładny, nawet jeśli jest dość stary, a w ogóle który to jest rok samochodu? 2012, nawet 10 lat już ma, także swoje już najeździł, czy swoje czasu już po prostu ma, lata ząbek czasu go już wziął. Niespotykany wóz w ogóle, tak, ja pierwszy raz siedzę w tym aucie, zaś w środku te rozwiązania tutaj. Widziałeś to? Taki dotyk. Taki dotyk, ale taki dotyk. Specyficzny dotyk, no dokładnie. A no. Z tego co wiem, mamy amory załatwić z tego, nie? Tak, ponieważ Dariusz powiedział, że szukają amortyzatorów tego auta już jakiś dłuższy czas i nie mogą od niczego dobrać. Powiedział o Chevrolecie i właśnie ja nie jestem pewien, czy on o Captivi mówił, czy nie. O Cruze? Nie, czy o Cruze. O Cruze, nie? No, tak, bo Captivia to masz tego, nie? Tak, no czyli to będzie... SUV, nie? Że to jest podobne. Amory są wyrąbane, w sensie łożyska MacPherson jest tragedia, urwany łącznik stabilizatora, urwana guma trzymająca cały ten łącznik silnika, tam gdzie silnikiem ma custom ten tylni, ale urwane to wszystko, nie? To urwane kompletnie. Auto w takiej ilości błota od dołu, że nie wiem, czy to na Dakarze jeździ, czy co. On mówił, że ma do domu taki dojazd, że ten, nie? No i wygląda tu w środku, niedużo się różni od tego, co pod spodem, ale pod spodem jest jeszcze gorzej niż tutaj, nie? Żeby było jasne. Czyli do naprawy. No, do naprawy i no, pojedziemy mu teraz zawieźć auto na myjnię i mu wydamy w jakimś logicznym stanie, nie? Ale pomoże. Pomożemy mu, no. No myślę sobie, że mu naprawimy to auto, jeśli będzie tego oczekiwał. Ej, słuchajcie, bo właśnie coś odkryłem w tym samochodzie, bo zastanawiało mnie to drive mode, tak? Co tu mogą być za mody. I teraz już wiem, dlaczego ten samochód wygląda pod spodem tak, jak wygląda. Bo ten samochód ma drive mode górski. I tu już jest wszystko wiadome. On jest do terenów przeznaczony. Jestem bardzo ciekawy, co zmienia się w tym aucie w trybie górskim. Bo zawieszenia regulowanego to on nie ma w żaden sposób, ani utwardzanego, ani podnoszonego, ani nic, więc co się zmienia w trybie górskim? Chyba się zapytam Dexa, bo aż mnie to interesuje. Ty wiesz, co się zmienia w trybie górskim? Czyli to jest odbieranie energii podczas hamowania, o to chodzi. A skąd ty wiesz takie rzeczy? Doprowadzimy jeszcze to auto Dexowi do ładu, bo zgłasza ciśnienie opon i to już zauważyliśmy pod warsztatem, że rzeczywiście brakuje prawdopodobnie przedniej prawej ciśnienia w oponach. Uzupełnimy mu płyn do spryskiwaczy. Auto w środku wygląda zupełnie inaczej do tego, jak je odbieraliśmy od Dexa. Mam wielką nadzieję, że doceni to w jakiś sposób i chociaż się uśmiechnie, kiedy zobaczy ten samochód, bo spodziewam się i mam takie wrażenie, że ten samochód dawno nie był tak czysty jak teraz. Podjadę teraz do firmy, dopompujemy, dolejemy, a później wsiądziemy i odłożąc Darkowi samochód, opowiem Wam kilka takich faktycznych ciekawostek na temat tego samochodu. Nie będziemy się śmiać, tylko opowiemy o tym, co ten samochód generuje, jak jeździ, jaki tam jest silnik w ogóle pod tą maską i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Mówisz, że piękna. Pasuje robota. Spoko, czego należało się spodziewać po DJ-u Dexie? Czego może słuchać? No raczej, że jakiś hip-hop, może trochę w R&B, trudno powiedzieć. Nie jestem od tego, żeby tutaj opowiadać Wam o muzyce, bo na tym się nie znam. Znam się natomiast trochę na samochodach i opowiem coś teraz o tym aucie. Takiego bardziej technicznego, żebyśmy wiedzieli, czym my tak naprawdę jedziemy. Bo na razie byłyśmy chichy, czas na trochę poważniejsze tematy. Jedziemy samochodem,
który jest wyposażony w baterię i jednocześnie w silnik, który jest tutaj i generatorem, i napędem. Kiedy bateria pada, no to oczywiście bierze wszystko na siebie silnik. Silnik spalinowy, benzynowy, 1.4 DOHC, EcoBoost, nie, EcoTech, przepraszam, EcoTech, dysponujący astronomiczną mocą 86 koni mechanicznych i 130 bodajże newtonometrami momentu obrotowego. Jak mówię o tych parametrach, to aż się należy cieszyć, że zamontowali tu też silnik elektryczny i baterie, które go zasilają. Dlaczego? A dlatego, że silnik elektryczny w tym aucie dysponuje mocą 150 koni mechanicznych, czyli prawie dwa razy tyle co ta spalinówka, i momentem obrotowym, teraz uwaga, uwaga, 350 Nm. To już musi robić jakąś robotę. Robotę robi taką, że przy masie samochodu niecałych 1800 kg przyspiesza wóz od 0 do 100 w 9 sekund. Czyli jak normalny taki miejski samochód, który nie służy absolutnie do żadnej dynamicznej jazdy. Zasięg tego auta to jest około 500 km, w zależności od trybu jazdy, jak jeździsz. Te tryby, które tu są do wyboru, 4, jest normalny i sportowy. I to są najczęściej używane tryby, które nie oszczędzają do końca baterii. Ten normalny, wiadomo, jest oszczędniejszy niż sportowe, ale o oszczędności tu nie mówimy. Później jest ten górski i tryb tak zwany oszczędny. Oszczędny tryb ogranicza moc tego samochodu, wydłuża ten zasięg, ale nie dużo, bo chyba o 60 czy 70 km, więc to nie jest jakaś taka mega oszczędność. Górski tryb, o którym tu już żeśmy wspominali i mówili, okazuje się, że służy do tego, że jeżeli będziesz przewidywał, że będziesz jechał w górach, czyli po wzniesieniach i będzie bardziej obciążony silnik, to należy ten tryb włączyć na 15 minut przed wjazdem w takie góry, co powoduje, że bateria zbiera bardzo dużo energii na to, żeby później sobie w tych górskich terenach poradzić. Ciekawy system, trzeba wiedzieć, jak tego używać, żeby rzeczywiście to miało sens w tym samochodzie. Co bym mógł jeszcze tu opowiedzieć o tym aucie? Od spodu oczywiście widzieliśmy, co jest 5... Napęd na koła przednie, aha, skrzynia biegów jest bezstopniowa, o sprzęgle hydrokinetycznym, czyli taki mały standard, wciskasz gaz i jak skuter przyspieszasz tym samochodem. No nie ma czego w sumie tu się innego spodziewać, z reguły w samochodach, w szczególności w Oplach, typowo hybrydach, to właśnie takie skrzynie są stosowane. Czyli samochód, który tak naprawdę no fanu z jazdy raczej jakiegoś nie daje, ale odnajduje się w tym, do czego go Darek używa, a używa go do typowej, normalnej, zwykłej jazdy z wieś, przywieź, jakby to powiedzieć, dupę z punktu A do punktu B, jak ja to mówię, czyli troszeczkę do pracy, a troszeczkę do tego, żeby nie musieć jeździć komunikacją miejską i być po prostu niezależnym. Zrobiliśmy wstępną wycenę tych napraw. Dex miał rację co do faktu, że amortyzatory przednie do tego samochodu są niedostępne. Nie wiem, dlaczego to teraz tak spada po chamsku. Naprawdę, czy to mnie ma deprymować w jakiś sposób, dekoncentrować podczas mojej wypowiedzi? Być może. Amortyzatory do tego samochodu rzeczywiście są niedostępne w hurtowniach czy jako zamienniki. Trzeba zadzwonić na serwis. Dzwoniliśmy na serwis, bo chcieliśmy Dexowi to wycenić, natomiast niestety serwis Opla to jest jak serwis marki premium. Próbowaliśmy się dodzwonić przez dłuższy czas, niestety nam się nie udało. Jakoś nas to bardzo nie dziwi, ponieważ często, gęsto, kiedy dzwonisz do serwisów samochodowych i próbujesz czegoś się dowiedzieć, to nasi doradcy w naszym biurze siedzą na telefonie poprzez na przykład na głośno mówiącym i przez 40 minut jest cały czas dzwonione, żeby gdzieś się dodzwonić. Być może mi się później uda, będę w stanie tą wycenę Dexowi zrobić. Nie będę ukrywał, że tutaj jakichś dużych kwot nie będzie. Sądzę, że to się wszystko zakręci w okolicach, nie wiem, może 2000 zł razem z robotą, ze wszystkim. Tak strzelam. Nie będę teraz tutaj dokładnie się wypowiadał, ponieważ musimy to wycenić i Dex dostanie tą wycenę do ręki od nas. No i to będzie oczywiście sprawa między nami, bo dżentelmeni o finansach nie rozmawiają. Także jadę odwieźć autko i przekazać jednocześnie cały zasób informacji, który dla niego mam, do Dariusza. Widzimy się zaraz u niego pod studium. A, to co jeszcze zauważyłem przy wysiadaniu z tego auta, to spalanie tego samochodu, to chyba Dex coś wspominał, tam na zegarach jest na poziomie 1,6 litra na 100 km. I to już robi duże wrażenie w tym samochodzie. Jak ktoś kluczyk zostawił w samochodzie. No właśnie nie, wyciągnąłem kluczyk, a on trąbnął. Tak, a on trąbił, wiem o tym, a wysiadłem z kluczykiem teraz. Proszę bardzo. Tak się świeciło?
nie wiem, sprzedawał, czy może jak tak chyba się tak, no albo jakby jeżdżą z fabryki, to się tak świeciło. Trudno powiedzieć, świecić też i teraz. Maszki każe, czy to zrobię na tym samochodzie. Te amortyzatory, o których mówiłeś, to nie tyle amortyzatory, co łożyska MacPhersona górne. Uszkodzone. I teraz jesteśmy w trakcie sprawdzania, czy one są dostępne osobno, czy z amortyzatorami, bo tak jak powiedziałeś, amory nie są dostępne w jakby zamiennikach. Dzwonimy do Opla, ale tu już wspominałem moim widzom, że dodzwonienie się do Opla to jest jakbyś dzwonił do Jezusa i jakby on nie ma czasu, nie? Także nie sądzę, żebyśmy się dodzwonili w najbliższym czasie, ale jeśli to zrobimy, to damy Ci znać, ile one kosztują i jaka jest dostępność. Natomiast masz dwie rzeczy, które w sumie musiałbyś zrobić, czyli łącznik stabilizatora z lewej strony jest kompletnie urwany, wisi i lata sobie tak. To jest rzecz, którą byś musiał w sumie zrobić, a najlepiej wymienić je parami od razu. I łapa trzymająca silnik, która jest pod spodem, jest zerwana guma całkowicie. Nie odczuwasz tego, nie odczuwasz tego dlatego, ponieważ nie masz tu skrzyni normalnej zwykłej, tylko jest bez stopniowa. Gdybyś miał skrzynię ze sprzęgłem, byś zmieniał biegi, to co zmieniał biegu, byś czuł uderzenie w samochód. Nie czujesz tego, no bo tutaj nie ma zmian biegu. Tak poza tym, prócz tego, że jest oklejony warstwą 2-centymetrową błota, to jest spoko. Nie? Widać, że jeździsz samochodem po terenach, tak to nazwijmy. Po kałużach i po terenach i to pod spodem widać. Doprowadziliśmy Ci wóz do takiej strony jak mogliśmy, uzupełniliśmy ciśnienie w oponach, żeby Ci się nie świeciła kontrolka, płyn do spryskiwaczy masz uzupełniony, posprawdzane oleje i resztę płynów jest ok. Także jeśli masz ochotę, to w najbliższym czasie jak chłopaki zrobią wycenę, to się do Ciebie odezwę. Potraktujemy Cię VIP-owsko, więc dobrze, to będę na pewno będzie to dobra wycena. Tylko po prostu muszę wiedzieć, co tutaj jest z tym przednim, co mogę kupić, czego nie mogę i tak dalej, bo jest to nietypowy samochód, tak jak mówiłeś od razu. Płytki nam dasz na drogę. I teraz dlatego warto odwiedzać gwiazdy, widzicie? No, rozdysponujemy, bardzo dziękujemy. No niestety winylka nie mam gdzie odtworzyć, bo ja nie mam żadnego gramofonu. Jeszcze raz dziękuję i czekam na info. Tak jest, zadzwonimy na pewno. Dobra. Trzymaj się ciepło. Pozdrowionka, cześć.